perfekt, moi drodzy, to zmora Polaków. Dlaczego? No przede wszystkim dlatego, że tego czasu w języku polskim nie ma. Jeżeli popatrzymy na ten wykres, to widzicie, w Polsce używamy czasu teraźniejszego, używamy czasu przeszłego i te dwa czasy zupełnie nam wystarczą. Anglicy używają jeszcze czegoś, co jest pomiędzy. Jest to czas taki teraźniejszo-przeszły. No i możemy się zastanawiać, jak czas, który określa to, co się dzieje, może być jednocześnie teraźniejszo-przeszły. No może być. Moi drodzy, czasu present perfect używamy wtedy, gdy chcemy powiedzieć, że jakaś czynność, co prawda, wydarzyła się w przeszłości, ale bezpośredni efekt ma w teraźniejszości. Często, kiedy tłumaczymy ten czas, określamy go takim efektem dźwiękowym taram, ponieważ ten czas mówi o skutku, o efekcie, o czymś, o czym chcemy teraz porozmawiać. Chcemy się pochwalić, chcemy poinformować kogoś o tym, co właśnie zrobiliśmy, gdzie byliśmy, co kupiliśmy. I nieważne, kiedy to się wydarzyło, to jest bardzo ważna informacja, moi drodzy. Kiedy ta czynność się wydarzyła, nie ma żadnego znaczenia. Natomiast bardzo duże znaczenie ma to, że teraz o tym mówimy, że ten fakt teraz jest istotny. Spójrzmy, jak to wygląda, jeśli chodzi o budowę tego czasu. Spójrzmy na wzór, który określa budowę czasu present perfect. Podmiot. W zależności od podmiotu będziemy używać albo słowa have, albo słowa has. Oczywiście I have, you have, ale she has, he has. Następnie czasownik z końcówką ed. Lub, jeśli jest to czasownik nieregularny, używamy trzeciej kolumny, trzeciej formy czasownika nieregularnego, czyli formy past participle. A więc I have been to London. Ja byłam w Londynie. Nie wiadomo kiedy, ale z tego zdania wynika, że ważne jest to, że tam byłam. Że mówię to zdanie, bo chcę Wam o tym Londynie opowiedzieć, bo ktoś powiedział, że był i ja też w związku z tym chcę powiedzieć, że tam byłam. A więc informacja o tym, że byłam, że widziałam, że kupiłam, ważna jest teraz. Dla trzeciej osoby, na przykład she has cooked dinner. Ona ugotowała obiad. Moi drodzy, nieważne kiedy podaje ten obiad i mówi, że ugotowała. Tak? My określamy to she has cooked dinner. Czynność, która się co prawda wydarzyła, ale ma znaczenie teraz. I składa się z takich dwóch elementów. Operator have lub has i trzecia forma czasownika nieregularnego have lub has i czasownik regularny z końcówką ed. Jak będziemy tworzyć pytanie? Czy potrzebny nam jakiś zewnętrzny operator? Otóż nie, moi drodzy. Zdania oznajmujące budujemy w ten sposób. Natomiast pytania tworzymy po prostu przez zamianę miejsc. A więc I have been, jak będzie brzmiało pytanie, have you been to London? W przypadku trzeciej osoby, has she cooked dinner? I jak możecie się domyślić, przeczenia będziemy tworzyć dodając not do have lub has. Czyli I haven't been to London, she hasn't cooked dinner. Spójrzcie na zdania, które wydają się bardzo podobne, ale różnią się bardzo między sobą. Jest to typowy problem dla Polaka. Jak rozróżnić te trzy znaczenia? He has been to New York City. Co to znaczy? On był w Nowym Jorku. Był. And he knows it. On był w Nowym Jorku i go zna. He has gone to New York City.
oznacza wyjechał do Nowego Jorku. He has gone to New York City and he is not here. Wreszcie, he has been in New York City. Oznacza, on jest w Nowym Jorku od jakiegoś czasu. Na przykład, for a week now. Spójrzmy jeszcze raz. He has been to New York City and he knows it. On był w Nowym Jorku i go zna. Był i wróci. He has gone to New York City and he is not here. Wyjechał do Nowego Jorku i nie ma go tutaj. He has been in New York City for a week now. On jest w Nowym Jorku od tygodnia. Moi drodzy, podobnie jak w przypadku czasu present simple, present continuous, past simple czy past continuous, również czas present perfect ma swoje typowe słowa. Typowe określenia, które naprowadzają nas, że teraz należy użyć właśnie czasu present perfect. Spójrzcie na te słowa i jak należy ich używać. Widzimy tutaj zaznaczone na żółto słowa, które są typowymi słowami dla czasu present perfect. Waszą uwagę zapewne zwróciła pierwsza pozycja. Brak określenia czasu. Jak brak określenia czasu może być określeniem czasu? A no, moi drodzy, właśnie tak. Otóż, kiedy nie wiem, kiedy dana czynność się wydarzyła, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że właśnie należy użyć czasu present perfect. Tak jak w podanych przykładach. Byłam, widziałam, kupiłam. A więc, kiedy w zdaniu nie ma żadnego określenia czasu, stosujemy czas present perfect. Spójrzcie na następne słowo. Ever, czyli kiedykolwiek. Będziemy go zawsze stosować w pytaniach. Have you ever seen this girl? Never, czyli nigdy. Proszę uważać, kiedy pojawia się w zdaniu never, nigdy nie stosujemy innego przeczenia. Obowiązuje przecież zasada pojedynczego przeczenia w zdaniu angielskim. A więc I have never been to London. Absolutnie nie możecie powiedzieć I haven't never been to London, chociaż dokładnie to słyszymy po polsku. Nigdy nie byłam. Ale w języku polskim ilość przeczeń w zdaniu może być nieskończona. W języku angielskim tylko jedno słowo przeczące na zdanie. Słówko just, właśnie, dopiero co. Używane wtedy, kiedy chcemy powiedzieć, że jakaś czynność dopiero co się zakończyła, właśnie się wydarzyła, dosłownie sekundę temu. Na przykład, I have just opened my present. Właśnie otwarłam swój prezent. Already. Bardzo podobne do just, ale jednak mówi o tym, że czynność się wydarzyła troszeczkę wcześniej. Na przykład, we have already seen this film. Już widzieliśmy ten film. Nie chcemy go drugi raz widzieć, bo już kiedyś go widzieliśmy. Niekoniecznie przed chwileczką. Uwaga, te cztery słowa stawiamy zawsze przed czasownikiem głównym, czyli przed czasownikiem, który jest z końcówką ed lub w trzeciej formie. Popatrzmy teraz na yet. To też podstępne słowo, ponieważ ma dwa znaczenia. Zawsze będzie stało na końcu zdania, jak widzicie, ale kiedy będziemy go używać w zdaniach pytających, będzie oznaczało już. Czy już? Have you seen this film yet? Czy już widziałeś ten film? Natomiast, kiedy zdanie będzie przeczeniem, yet będzie oznaczało jeszcze. I haven't seen this film yet. Jeszcze nie widziałem tego filmu. I pamiętajcie, zawsze na końcu zdania. Dalej, następne dwa słowa, które Polakowi potrafią przysporzyć kłopotów. Otóż since i for. Bardzo często fiksujecie się na takim tłumaczeniu, że since to od danego momentu, a for to przez jakiś czas. Bardzo proszę, zapominamy o tym. Since oznacza od danego momentu, w sensie od chwili rozpoczęcia danej czynności. Natomiast for to przez dany czas lub od jakiegoś czasu. Czyli jeżeli będę chciała użyć słowa since, muszę mieć podany konkretny moment w przeszłości, od którego dana akcja się zaczęła. Na przykład, I haven't seen her since 2005. I haven't been there since Christmas. Nie widziałam jej od 2005, nie byłam tam od świąt. Natomiast słowo for skupia się na dłuższym odcinku czasu. A więc, I haven't been there for 5 months. Nie byłam tam od 5 miesięcy. I haven't seen him for 5 hours. Nie widziałam go od 5 godzin.
Trzy ostatnie słowa to so far, lately i recently, oznaczające jak do tej pory, ostatnio, w ostatnim czasie. Te słowa na ogół będziemy stawiać bądź na samym początku zdania, bądź na jego końcu. Popatrzmy na ćwiczenie utrwalające.